zastanawiam się, czy to jest moda, nie mówię o Twoim Małgosiu przykładzie, tylko takich mniej znanych, mniej ekscytujących przykładów jest bardzo dużo. Można no nasza strona, klasa, jest, nasza internet klasa, to sprawił. Cały, tak. No właśnie, czy to jest syndrom naszych czasów, teraz, tych lat, kiedy internet króluje, czy zawsze tak było? Nie, no teraz jest troszkę łatwiej do tych marzeń wrócić. Czyli jak się ten związek zaczął albo nie zaczął, wszedł w tą romantyczną fazę, a potem losy nas rozdzieliły, to można to sprawdzić, no bo jest internet. Tak. Ale, bo to jest ważne, co pani powiedziała, my jesteśmy podobni z moim partnerem, że relacja nie jest centralną częścią naszego życia, że jest bardzo ważna, no ale jest jeszcze praca zawodowa i mój mężczyzna ma tak samo. To ułatwia, no bo gdyby jedna z osób w parze zupełnie inaczej to postrzegała, no to byłby, to byłby zakręt, który jakoś trzeba byłoby te kwestie rozwiązać. A tak tego akurat problemu nie ma. Ale to dotyczy zwykłych, każdych związków, niezależnie od tego, w którym są. No tak, ale to jest pytanie, czy my jesteśmy do siebie podobni. To jest jeden typ związku i on jest trochę łatwiejszy. Czy my też siebie dopełniamy? Czyli ty masz to, czego nie mam ja, a ja mam to, czego nie mam. Ale zawsze się dopełniamy, ponieważ... No tak, tak. No na takim poziomie to oczywiście. Zawsze się dopełniamy. Znaczy ja mam koło siebie wielki autorytet, bo on jest wielkim autorytetem. Jest taka frajda, że ja pierwszy raz w życiu, jak robię scenariusz, czy w tej chwili jestem przedpremierą mojego nowego spektaklu, to ja mam się do kogo zwrócić, czy na pewno po raz pierwszy się kogoś w ogóle słucham z jego zdaniem. I chcę słuchać. Ale czy to mnie tak zadziwia. Mnie to zastanawia na przykład. To znaczy, że wtedy byłeś bardziej wyluzowany na przykład, że już kogoś znamy z tego czasu, kiedy był innym człowiekiem. Przecież jednak czy może, młodszym. Czy można wykreślić całą tą przeszłość, prawda? Bo... Nie, to jest fundament, słuchajcie. To jest fundament, bo wtedy było tak pięknie i tak naprawdę fajnie, że my to wspominamy. I on czasami mówi, no naprawdę, po co myśmy się rozstali? Mogliśmy mieć dzisiaj tyle dzieci, inaczej żyć. A ja mówię, no to ale pewno byśmy nie byli razem przy twoim szaleństwie do kobiet, przy moim podróżowaniu po świecie. Dzisiaj obydwoje inaczej cenimy ten związek. On jest dla nas zupełnie czym innym. Jest nadzieją, jest dobrocią, bo trzeba być dobrym dla siebie. Już nie można dzisiaj sobie robić złośliwości, grać ze sobą. Dzisiaj po prostu jesteśmy dla siebie wyrozumiali, ostrożni dobrze, ze sobą ostrożni i ogromnie się dziwimy, że jesteśmy ale razem. Ale czy takich par, które odnalazły siebie, albo takich ludzi, którzy odnaleźli tę drugą jakąś połowę, jako pacjentów ma pan teraz? Bo to jest problem. Nie. Odszukali się. Tu nie ma w ogóle przestrzeni do bycia pacjentem. Abstrahujemy. Abstrahujemy. Ja, Małgosia, jestem cudownym przypadkiem, który nam się bardzo podoba. Ja tylko chciałam natomiast powiedzieć, mówimy co o ja usłyszałem. Zwykłych ludziach, którzy mają ja z tym problem. Że pani powiedziała tak. My teraz bierzemy pod uwagę nasze doświadczenie z całego życia. Tak. Mój mężczyzna, te szaleństwa, które były jego udziałem z kobietami, jakoś teraz... No reflektuję. Ja też już nie podróżuję tyle, ile wtedy. I to jest fundament, który dobrze rokuje, więc w takim momencie nikt się nie zgłasza. Dobrze rokuje. Ale czy tak. Nadzieja? Ja w życiu zawsze musi być nadzieja. Ale budowana na doświadczeniu. Tak? Ale że to nie zaprzeczamy temu, co było, tylko mówimy, no i coś z tego wynika. No dobrze, ale jest coś takiego. Znalezienie tego kogoś sprzed wielu lat jest taką pokusą, że odbuduje to, co wtedy wydawało mi się cudowne, wspaniałe i co z jakichś względów nie udało mi się zrealizować. Teraz jestem na etapie, jakaś ja abstrakcyjna, że mam męża, dzieci lub dziecko i teraz, prawda, pokusa i ten świat realny, który mam, w którym tkwię. I to jest ten problem, z którym wiele osób się boryka z tego, co czytam na forach internetowych. Na ogół ta pokusa bardzo szybko się weryfikuje, że to było... I minęło, tak? Tak, było albo... i lepiej to zachować we wdzięcznej pamięci, bo to, co pani mówi, jest tu niezwykłym jednak splotem dobrych okoliczności dla państwa, tak? No, że każda ze stron jest wolna, każda ze stron jest otwarta i każda ze stron jest gotowa też zreflektować, co moje 30 lat realnych doświadczeń znaczy teraz dla tego związku, który buduje. Ale czy to jest tak w takim razie, że idealny związek można stworzyć wtedy, kiedy ma się te doświadczenia, że kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, czy odwrotnie, już nie pamiętam. Znaczy ja nie wiem, czy, myślę, że za i wtedy dopiero razem. Jesteśmy nie, w stanie... Nie, każda nasza miłość ludźmi. Ma być pierwsza. Znaczy ze mną jest tak na pewno.
Jan mi o czymś mówiła, mówię, nic nie pamiętam. Mówię, pamiętam ciebie i znów ciebie. No tak, ale cudowne, to jest świetna też dyplomacja. Mnie interesuje to, że dwie osoby na różnych etapach życia tworzą zupełnie różne związki. Tak? No tak. Bo wtedy to też było romantycznie, ale zupełnie inaczej z tego, co... No tak, ale wtedy to myśmy obydwoje byli w pędzie zawodowym, niezwykłym. Ja z walizką, z sabatem po świecie i dlatego też ten Rzym tam był, jak się spotkaliśmy. On w Teatrze Starym, ogromna ilość ról filmowych i nie miał czasu. On się wtedy na żadnej kobiecie naprawdę, na żadną kobietę naprawdę nie spojrzał. To był przecież w końcu... Ja czytam, bo ja na ten temat z nim nie rozmawiam, jaki on był wodzicielski, ile kobiet się w nim kochało. Ja to wyznałam z prasy, bo ja powiem, jak jestem z mężczyzną, to mnie nie interesuje, z kim on był, co on robił. Nie, ja w ogóle nie wiedzieć, to do tego doszłyśmy tak, na poprzednim programie. Nie, ponieważ jeśli chce być ze mną, to powinien być uczciwy. Jak jest nieuczciwy, to znaczy, że tak naprawdę nie chce być ze mną. Jeszcze nie jest. A ja chciałam o ślub zapytać, mogę? Bo ja jestem znaną przeciwniczką małżeństwa. Po co państwu jest ślub? Jesteście tacy doświadczeni, już wiecie, że właściwie to nie jest chyba żadną gwarancją niczego. Po co ten nie, ślub? Nie, to jest, myślę, że zawsze żona to jest zupełnie co innego niż amantka, niż partnerka. Prawda? Też tak uważam. Absolutnie, ponieważ mężczyzna w tym momencie inaczej, bo kobieta nie. Kobieta myślę, że u niej to nie jest takie istotne, ale mężczyzna ma inny stosunek do przyjaciółki, do kochanki i do żony. Absolutnie. I to mówię, obserwując różnych moich kolegów, znajomych, że nawet te wracanie do domu, ten obowiązek telefonu, te wszystkie uroczystości, jak gwiazdka, Wielkanoc, prawda? Mężczyzna tak jednak w tym momencie, mąż się zawsze znajduje, a z kochankiem bywa różnie.